Najważniejsza i najpierwsza relacja jest ze sobą. Nie wiedza taka ściśle upakowana w głowie nas urządza na życie, tylko urządza nas umiejętność elastycznego reagowania, zmiany postaw, takiej wchodzenia właśnie w relacje. Czy one są potrzebne? Po pierwsze są. Nie ma siły, żeby ich nie było. Ludzie sobie za mało się chwalą, ludzie sobie za mało mówią ciepłych rzeczy. Dzieciom nie mówimy takich rzeczy, tylko bez przerwy siebie krytykujemy. Oczywiście, że się trochę boję, ale pomimo tego, że się boję, właśnie to robię. No jak człowiek życzy coś innym bardzo niedobrego, to jego samego też dużo dobrych rzeczy nie spotka. Wie pani, co jest najważniejsze? Że w ogóle będzie później. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmowa z Katarzyną Miller, psycholożką i psychoterapeutką. Porozmawiamy m.in. o relacjach, zarówno tych prywatnych, jak i biznesowych. Będzie też mowa o konfliktach, o tym, jak je rozwiązywać. I podpytam też, czy boimy się. Na moim kanale bardzo często pytam o definicję sukcesu, pytam też, jak ten sukces osiągnąć, a teraz chciałabym skupić się na relacjach, zarówno tych w pracy, jak i tych w domu, bo uważam, że one mają istotny wpływ na właśnie osiągnięcie sukcesu w różnych dziedzinach. Czy tak rzeczywiście jest? Jak człowiek ma dobre relacje z ludźmi, to mu pomagają. Jak ma złe, no to ci, którzy nie muszą, nie pomagają. Nawet czasami lubią zaszkodzić, bo tak bywa między ludźmi przy rywalizacjach albo przy jakichś konfliktach, przy jakichś zaszłościach niedobrych. Relacje są poza tym właściwie taką przestrzenią, w której się najbardziej sprawdza rzeczywisty sukces. Ponieważ ja bym podzieliła sukces na taki, który polega na tym, że wszyscy słyszeli, wszyscy wiedzieli i świat się dowiedział. A drugi jest taki, że coś, co jest warte tego, żeby było słuchane, oglądane, wzięte pod uwagę, naprawdę działa. Czyli sukces pozorny, który polega na reklamie de facto, od sukcesu, który polega na tym, że ludzie chodzą gdzieś, prawda, słuchają, oglądają, czytają, powtarzają sobie, mają w pamięci, mają w głowie, korzystają z tego, prawda? Są ludzie, którzy w ogóle, kiedyś taki był pan, który chyba Tolle się nazywa, o ile dobrze pamiętam, siedział sobie na ławce, starszy pan, i do niego zaczęli dosiadać się ludzie w parku. I on im opowiadał różne rzeczy, rozmawiał z nimi i to się stał słynny na cały świat myśliciel, od którego ludzie się uczą, jak żyć. On nie zrobił ani jednej rzeczy, która by polegała na tym, żeby się gdziekolwiek lansować. No my się teraz lansujemy, ponieważ mamy takie czasy, że jak to się ładnie mówi, jak o tobie nie mówią, to znaczy, że cię nie ma. Co nie jest prawdą, bo właśnie sukces mają też ludzie, o których się nie mówi, ale rodzą się rano, prawda? Bo właściwie codziennie rano się na nowo rodzimy. Budzą się rano i mają poczucie, że ich życie jest po coś, że oni są po coś, że wiedzą, co robić, że to, co, jak funkcjonują, w jaki sposób oddziaływują na świat, naprawdę jest istotne. I to też jest ogromny sukces, nawet nie wiem, czy nie większy. Pani zajmuje się właśnie tematyką relacji, to jak w takim razie budować pozytywne relacje z ludźmi? No, najważniejsza i najpierwsza relacja jest ze sobą. Jeżeli nie mamy dobrej relacji ze sobą, to owszem, mogą nam wychodzić różne rzeczy, ponieważ można się nauczyć political correctness, można się nauczyć, na szczęście, prawda, uprzejmości, można się nauczyć też dyplomacji, można być człowiekiem, który wie, co trzeba mówić, w jaki sposób do kogo się odzywać i czy być z jakimś szacunkiem, czy być z większą łatwością, bliskością. Natomiast bardzo jest ważne, w jaki sposób przesyłamy sygnał wewnętrzny, prawdziwy, taki
do kontaktu. W relacji kontakt jest ważny, prawda? Czy przepływa między nami energia? Czy przepływa między nami życzliwość? Czy przepływa ciekawość? I jest to prawda, dużo takich, nie wiem, czyście Państwo widzieli takie badania nad tym, że możemy kogoś spotkać i to są tak zwane, są dowody, tak zwane zdjęcia kilianowskie, że pomiędzy nami na przykład się zaczyna walka. Albo są takie, druga wersja, że my jesteśmy w jednym kokonie wspólnym, który nas przybliża. A trzecia wersja, że jesteśmy obojętni wobec siebie. Nie przeszkadzamy sobie, ale też siebie do siebie nie zbliżamy, ponieważ nie jesteśmy zaciekawieni. Oczywiście najlepsze relacje to są te, że mamy wspólną aurę. Spotykamy człowieka i mówimy, chyba się poznaliśmy 100 lat temu, prawda? Albo może myśmy w jakimś życiu poprzednim już coś razem robili. Jest też taka fajna aplikacja, którą ja używam i sprawdzam w ogóle sporo relacji moich oraz moich klientów. Nazywa się Biorytmix i tam jest biopowinowactwo. I ono z kolei jest związane z momentem urodzin. I takie są fale, które nas albo ze sobą bardziej łączą, albo nas dzielą. Nie będę o tym za długo rozmawiać, bo sobie Państwo sami sprawdźcie takiego biorytmiksa. Więc jest też coś takiego jak gwiazdy, prawda? Jest też coś takiego jak charakter, jest coś takiego jak nasze wyposażenie, tak zwana konstytucja psychofizyczna. No, na przykład nie przypadkiem w parach bardzo często ludzie się tak dobierają, że osoba ekstrawertywna jest z osobą introwertyczną, prawda? Bo jedna wnosi to, druga wnosi tamto, wzajemnie sobie coś uzupełniają, co prawda mają z tym też pewne problemy, no ale jest to coś, co ich wzajemnie zaciekawia i co daje coś, co mogą, czego mogą się uczyć od drugiej osoby, czy dzielić z nią. No w ogóle bez relacji, prawdę mówiąc, no ludzie to by chyba, może się nauczą kiedyś istnieć, ale ja bym nie chciała dożyć tych czasów. Czyli uważa Pani, że osoba, która ma niepoukładane relacje z samym sobą, będzie miała trudności w relacjach z innymi ludźmi? No większe. To znaczy może to być osoba bardzo zadaniowa. Może to być osoba bardzo nastawiona na cel i używająca mądrze, inteligentnie pewnych narzędzi, które no, coraz więcej ich jest, coraz bardziej są dostępne, bo wiedza psychologiczna jest szeroka w ogóle, po wielu aspektów dotyka. Natomiast to jest wtedy, no może być bardzo skuteczne, ale nie ma kontaktu. Nie ma tego na przykład, że ludzie tak zrobią coś, załatwią, do widzenia, prawda? Natomiast najfajniejsze jest to, że coś razem zrobią i potem mówią, wiesz co, to zrobimy następną rzecz razem, bo ona nam wyszła, bo ona nas nie tylko spełniła, że zdobyliśmy to, cośmy chcieli, ale jeszcze było nam w tym wszystkim ciekawie, przyjemnie, blisko, serdecznie i widać, że warto, prawda? Opłaca nam się razem pracować. No z tego powstają najlepsze zespoły twórcze. Z tego powstają firmy, gdzie na przykład jeżeli szef potrafi albo ktoś od jego tam HR-u, prawda, słynnego, potrafi podobierać ludzi, którzy będą razem tworzyli uzupełniający się zespół i do tego jeszcze będą mieli poczucie, że warto przychodzić do tej pracy, no to oni zrobią po prostu rzeczy fenomenalne. Relacje dają nam poza tym takie poczucie satysfakcji. No warto, prawda? Warto z tym człowiekiem przeżyć rzeczy różne, bardzo i trudne, i czasami takie zgrzyty, no bo na pewno to będzie temat, o który Pani mnie spyta przy relacjach, prawda? O konflikty, o różne zdanie, o to, że mamy czasami poczucie, że nie wiem, ktoś nam coś za mało nas docenił, albo że odwrotnie, że chcemy być inaczej zauważeni niż to. No, ja bym powiedziała tak, im więcej mamy taką wiedzę o asertywności, która się no, może nie tak bardzo spopularyzowała, jak byłoby warto, ale jest. Są też treningi na ten temat. Jest też taka wiedza w ogóle o komunikacji, którą zresztą biznes bardzo rozpropagował, bo okazało się przecież, że firmy prowadzone przy pomocy osób świadomych tego, w jaki sposób działamy między ludźmi, dużo lepiej funkcjonują. To już jest jakby, to jest zbadane. No w ogóle zresztą ten słynny moment, w którym się pojawiła Kolemana inteligencja emocjonalna i okazało się, że nie wiedza taka ściśle upakowana w głowie nas urządza na życie, tylko urządza nas
umiejętność elastycznego reagowania, zmiany postaw, takiej wchodzenia właśnie w relacje, rozumienia innych, przyjmowania krytyki, umiejętności na przykład dyskusji przy różnorodności zmian. To są wszystko wielkie umiejętności, które dużo lepiej rokują, bo nauczyć się można w każdej chwili, można coś przeczytać, prawda? Można się dowiedzieć, szczególnie teraz, jak mamy dostęp internetowy do każdej dziedziny wiedzy, no to sobie klikniemy, już będziemy wiedzieli, co to jest hemofilia, co to jest, nie wiem, jakiś cyjanek wodoru albo inna rzecz. No, czy ja to muszę pamiętać? Po co, prawda? Natomiast bardzo jest ważne, żebym umiała człowieka, z którym robię coś razem, uszanować, ale także uszanować siebie w tym, prawda? Czyli na pewne rzeczy się nie zgodzić, o pewne rzeczy umieć poprosić, przy pewnych rzeczach powiedzieć, że wolałabym to inaczej, ale też bardzo docenić i powiedzieć, twoje jest tak samo ważne jak moje. Moje jest tak samo ważne jak twoje. A jak się na przykład nie rozumiemy, to musimy sobie tak długo docierać, aż znajdziemy ten środek, który nas razem pogodzi i ucieszy w dodatku. I to jest wtedy nasz sukces. Właśnie pani już wspomniała o konfliktach, o to miałam pytać. Jak relacje to i konflikty, czy one są potrzebne? Po pierwsze są. Nie ma siły, żeby ich nie było. Ludzie mają czasami takie złudzenia i na temat miłości, i na temat związku, i na temat przyjaźni, i na temat współpracy. Na przykład zakładają coś z przyjacielem, czy z przyjaciółką, czy w ogóle w gronie, prawda, na rodzinnym. No i potem mówią, no ale dlaczego my się kłócimy, dlaczego my się nie zgadzamy? Przecież to miało być zupełnie inaczej. No, nie, zakładanie z góry, że nie będzie konfliktów, jest to takim dziecinnym marzeniem po prostu. To jest niemożliwe. Ludzie są po pierwsze bardzo różni, po drugie mamy tak. Mamy różne nastroje zależnie od tego, czy nas brzuch boli, czy żeśmy zjedli coś nie takiego jak trzeba, czy żeśmy się wyspali, czy nie. Czy ktoś dzisiaj akurat usłyszał od kogoś coś nieprzyjemnego, prawda, i jest napięty. Czy akurat się nie wyspał? No wszystko to ma wpływ na nas. Również mamy, przecież dociera do nas cała ilość niesłychanych bodźców, na które nie mamy wpływu. I teraz ta cała kupa rzeczy i nasze pragnienia, i nasze wewnętrzne przekonania, i hierarchia wartości, to wszystko się wzajemnie ze sobą styka, natyka na siebie i albo się okazuje, że nam jest bardziej po drodze i wtedy jest cudownie, bo wiemy, że możemy liczyć na to, że właśnie te konflikty my sobie poradzimy. Powiedziałabym taką bardzo ważną rzecz. Jeżeli w związku albo w firmie czy w zespole pojawia się sytuacja konfliktu, nie wolno udawać, że go nie ma. Nie wolno zasypywać piaskiem ani pod dywan, ponieważ jest pewne jak amen w pacierzu, że przy następnym znowu nie rozwiążemy, znowu pod ten dywan i potem nam narośnie taka grduła wściekłości, żalu, pretensji, poczucia niesprawiedliwości. To oczywiście każdy hoduje w sobie, prawda? Bo to przecież ja chciałem dobrze, to on, czy oni, czy ona na pewno źle to potraktowali. Otóż jest tak, że ta druga osoba ma takie same przeżycia, jak ja. Też chcę być, prawda, doceniona, też chcę być wysłuchana, ma poczucie, że coś ważnego, bo rzeczywiście wnosi, więc my sobie to mamy dawać wzajemnie. I jak się konflikt pojawia, to warto to nazwać. Mamy w tej chwili różnicę zdań, albo mamy moment, w którym mamy całą naszą, nasze fajne wyposażenie, jakie mamy, zużyć do tego, żeby go dobrze rozwiązać, ponieważ po rozwiązanym konflikcie niesłychanie przyrasta poczucie sprawczości, zaufania i takiego, no takiej pewności, że będziemy zawsze w stanie rozwiązać to, co się pojawi. No przecież nie może się nie pojawić, w dodatku z góry nie wiemy, co się pojawi. Czyli mamy być też otwarci, prawda? W ogóle taka postawa otwarta, elastyczna, zaciekawiona. Ja bym powiedziała, że my mamy ciągle za mało sobie takiej ciekawości, no bo na to, żeby mieć miejsce na ciekawość, trzeba mieć też trochę spokoju w sobie, właśnie tej pewności. Jak powiedziałam, że zaczynamy od siebie, to konflikty też zaczynamy od siebie. Bardzo warto zainwestować w taki poziom podstawowy przekonania, że ja to, co robię, to robię okej.
To nie znaczy, że nie robię błędów. I ty robisz błędy, ja robię błędy. Każdy robi błędy, mało tego, na błędach to dopiero możemy zobaczyć, czego potrzeba, prawda? Co nam potrzeba, żeby to włączyć, udoskonalić, poprawić, a potem sobie pogratulować. No i właśnie, w relacjach w Polsce, bym powiedziała tak, brakuje wzajemnego, tu użyję słowa, które może wydawać się ludziom niepasujące, zachwytu. Ludzie się sobą nie zachwycają wzajemnie, ludzie sobie za mało się chwalą, ludzie sobie za mało mówią ciepłych rzeczy, dzieciom nie mówimy takich rzeczy, tylko bez przerwy siebie krytykujemy, potem siebie samych krytykujemy. Jak ktoś siebie krytykuje, to nie lubi powiedzieć komu innemu, wiesz, że jesteś świetny, prawda? Bo tak jakby sobie coś zabierał biedny. Ale jak ja mam, to mogę dać, prawda? Jak jestem bogata, to się mogę podzielić. Jak się czuję biedna, to nie mam się czym dzielić. A czy my zazdrościmy? Oj, zazdrościmy, ponieważ się bardzo porównujemy. Oczywiście wszyscy ludzie na świecie się porównują. Również nacje się porównują, prawda? Narodowości, państwa, kraje się porównują. Tamci lepsi, a ci gorsi. Ameryka najlepsza, co nie uważam wcale tak. Natomiast i my musimy się, prawda, tak na paluszkach podnosić, żeby tam coś od nich. Przecież my mamy fantastyczne pomysły. Ja tak myślę, na przykładzie na przykład licencji w telewizji, to byśmy sami swoje powymyślali równie dobre, tylko po prostu trzeba na to sobie pozwolić. No ale to jest dygresja. Zazdrościmy też tego braku takiego wewnętrznego poczucia bycia nakarmionym. Oczywiście no, do tego bardzo jest potrzebny dobry dom. No, najważniejszy jest dom rodzinny, ale w końcu ludzie, którzy mieli bardzo trudne domy rodzinne, też potrafią bardzo wspaniale wyjść, jak to się mówi, na swoje w życiu. Mało tego, czasami nawet bardziej, bo wiedzą, że trzeba włożyć w to wysiłek. W ogóle włożenie wysiłku w taką wartość siebie, w wartość relacji, w wartość sensu życia, znalezienia nagród takich, które nas bogacą, które nas wypełniają i potem... Dlatego ja uważam, że im starszy człowiek, tym lepiej. To jest kolejna podstawa, której w Polsce nie mamy, prawda? Nauczmy się z powrotem doceniać nie tylko wagę młodości, która jest cudowna, energetyczna, ale także wartość i wagę tego, że im jesteśmy starsi, tym jesteśmy mądrzejsi. O to przecież chodzi w życiu, żeby ono było coraz lepsze, to życie. A w kontekście sukcesu, jak pani uważa, co by było, gdyby ludzie przestali się bać, podejmować różne kroki? Zupełnie bać się nie mogą przestać, ponieważ lekka trema, taka obawa pewna jest potrzebna, bo ona nam pokazuje, że coś, za co się zabieramy, jest dla nas ważne. Jakby nie było tego, to ojej, czy mi to wyjdzie, to by nie było też takiego włożenia w to dużo inicjatywy, energii, chęci i potem radości. Wszystkie uczucia są potrzebne, natomiast to, co jest bardzo złym doradcą, to jest bać się bania. To jest taka osiowa, że tak powiem, podstawa neurotyczności takiej, że jak się boję, to się boję bać i nie będę tego robiła, bo ja się na pewno będę bała. Albo bo na pewno mi nie wyjdzie. Więc proste jest to, że oczywiście, że się trochę boję, ale pomimo tego, że się boję, właśnie to robię, ponieważ mi zależy. Więc nie byłoby dobrze, gdyby ludzie się w ogóle przestali bać, bo wtedy po pierwsze trudno bardzo byłoby, jak by powiedzieć, oddziaływać na siebie. Jednak ten lęk, nie za duży właśnie, jest czymś takim, co nam jest społecznie potrzebne, ponieważ na tym polegają umowy społeczne, że ludziom zależy na tym, co inni, prawda, myślą o nich, w jaki sposób ich traktują, jak ich przyjmują i pewien rodzaj takiego uważania jest potrzebny, takiej autokontroli, natomiast nie nadmierny. Chodzi o to też, żeby być sobą, prawda, i pozwalać sobie na prawdę. Ta prawda ma być tak przefiltrowana, żeby była moją prawdą, która nie rani innych ludzi, prawda? Więc to jest właśnie sprawa do dogadywania się. Zazdrość nie jest jeszcze taka straszna, zawiść jest najgorsza. Bo zawiść to już jest coś takiego, prawda, bardzo toksyczne uczucie, bo zazdrość zakłada tak, jak ja zobaczę, że ci czegoś zazdroszczę, to mogę sobie powiedzieć, ja też tego chcę. A jak chcę, no to mogę zdobyć, prawda? Mogę się na to, jeżeli ty potrafiłeś, to ja się też
uzbroję, prawda, w coś, nauczę tego i też to będę mieć. Albo powiem sobie, okej, ty to masz, bo ty to umiesz, a ja mam co innego, bo ja umiem co innego. I to jest super postawa. Natomiast zawiść polega na tym, ja nie mam, to ci zabiorę, zepsuję, prawda? To tobie zrobię coś takiego, żebyś ty też nie miał. A przynajmniej będę ci tego życzyć. No jak człowiek życzy coś innym bardzo niedobrego, to jego samego też dużo dobrych rzeczy nie spotka. A w nawiązaniu właśnie do ostatniego pytania, czy pani się nie bała zmienić troszkę tor swojego działania? Zajęła się pani teraz muzyką, wydała pani płytę. Ja się troszkę oczywiście bałam. To znaczy, po pierwsze, muzyka mi towarzyszy przez całe życie, więc to właściwie nie było nowe. Nowe było to, że ja się wychyliłam z tą płytą, prawda? Takie wychyliłam się. Śpiewałam już sobie trochę i dla ludzi, i dużo dla siebie. No ale jak mam swoje własne piosenki, które mi się same pojawiają i się dopominają, żeby dostały, że tak powiem, swoje ciało, no to właściwie to one mi każą to robić, prawda? Bo to jest, ja to mówię tak, że wszyscy mamy jakąś, dostaliśmy z góry, oczywiście używam tego określenia w takim sensie, siła wyższa, jakkolwiek ją rozumiemy. Każdy z nas dostaje jakieś uzdolnienia, jakieś swoje cechy, które do czegoś służą. Wszyscy ludzie są do czegoś, wszyscy, dokładnie. Tylko nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy się tak czują i nie wszystkie dzieci tak są traktowane. Natomiast no jak ja umiem być psycholożką i jeszcze się okazało, że właśnie mi tam coś gra w sercu i w duszy, no to sobie dożam. A płyta oczywiście się troszkę obawiałam, pokażę tu Państwu moje dziecko ukochane fioletowe całe, bo marzyłam o tym, żeby była fioletowa, w środku też jest fioletowa, bo to mój ulubiony kolor. To jest moja zabawa, to jest moja frajda, to jest moja nagroda za to, że jestem sobą, że właśnie nie skasowałam w sobie tych potrzeb, tych marzeń takich, że będę... Kiedyś miałam marzenia o książkach. No książek już mam bardzo dużo wydanych i dziękować Bogu czytane, bo tu się kłaniam i całuję wszystkich moich czytelników i bardzo się z tego cieszę, że ciągle chcecie mnie czytać. No to teraz mam taką nadzieję, że będziecie mnie też może chcieli słuchać, no. Bo w tych piosenkach też coś przekazuję, też chcę coś od siebie do ludzi wysłać. To co będzie później? Książki, płyty... Ale dziękuję za to pytanie. Wie pani, co jest najważniejsze, że w ogóle będzie później. Bo to jest tak, dopóki żyjemy, to jest jakieś później. Dopóki jeszcze, jak to się mówi, Kasieńki się chce, nie straszne nam noce i dnie. Jest taka fajna piosenka. Więc ja mam nadzieję, że po pierwsze no, będzie jakaś następna płyta, jakieś nagrania, jak się nam od COVID-uje, to jakieś koncerty. Natomiast co ja potem jeszcze zrobię? Ach, przepraszam bardzo, powiem, a cholera wie, może się pojawić. Kiedyś tam, nie, na pewno już nie będę malowała, bo kiedyś dawno temu próbowałam, ale to wiem, że to już na to nie mam mocy przerobowych, bo nie można robić za dużo rzeczy. Natomiast na pewno coś ze słowem i z muzyką dalej będzie. Taką mam nadzieję i ochotę. Póki jesteśmy, kochani, to wszystko przed nami. Naprawdę, bardzo dużo przed nami. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.